Jesteśmy w porcie we Władysławowie, skąd miała miejsce mobilizacja i demobilizacja platformy Jackup Kopernik 1. Platforma ta posłużyła do wykonania badań geotechnicznych dla projektu Morsko-Farmy Wiatrowa Baltica 1. Prace były prowadzone w strefie przybrzeżnej na wschód od Łeby na wysokości gminy Choczewo. 10-osobowy zespół badawczy realizował na platformie Kopernik 1 prace, które obejmowały m.in. sondowanie metodą CPTU oraz wiercenia rdzeniowe. Badania CPTU polegają na wciskaniu w grunt stożka piezoelektrycznego z systemem czujników, które rejestrują parametry gruntu. Z kolei wykonanie wierceń rdzeniowych pozwoliło pobrać próby gruntu oraz rozpoznać dno morskie w zakresie niezbędnym do zaprojektowania przejścia kablowego. Platforma samopodnośna Głowiski Toruń Kopernik 1 jest wysoce wszechstronną jednostką wykorzystywaną do prac geologicznych, geotechnicznych oraz budowlano-instalacyjnych. Dzięki solidnej konstrukcji platformy oraz jej wyposażeniu badania z tej jednostki można prowadzić nie tylko na wodach wewnętrznych, ale także na płytkich wodach morskich w strefie przybrzeżnej określanej potocznie jako Nearshore. Badania geologiczne, czyli badania geotechniczne i geofizyczne dla przewiertu ląd-morze, dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 1 są bardzo istotne z tego względu, że pozwalają na opracowanie istniejącego modelu gruntu. Model ten zostanie wykorzystany do prawidłowego zaprojektowania przewiertu HDD, który jest elementem newralgicznym dla układu wyprowadzenia mocy, ponieważ umożliwia bezkolizyjne przejście przez strefę brzegową. Dodatkowo wyniki badań otrzymane w badaniach laboratoryjnych, a w szczególności badania rezystywności termicznej gruntu, umożliwiają opracowanie modelu elektrycznego gruntu, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Morskiej Farmy Wiatrowej. W zakresie badań realizowanych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 1 ukończyliśmy badania geofizyczne zarówno w części morskiej, jak i w części lądowej. Jeżeli chodzi o geotechnikę, zakończyliśmy pracę w części morskiej i pozostały nam do wykonania badania geotechniczne w części lądowej. Rozpoczęliśmy również wykonanie badań laboratoryjnych, które planujemy zakończyć w czwartym kwartale tego roku. Po realizacji tych prac przystąpimy do opracowania dokumentacji wynikowej, czyli dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dokumentacja ta posłuży do wykonania projektu budowlanego. Po już wykonaniu projektu budowlanego zostanie wybrany wykonawca przewiertu. Otrzyma on od nas i raporty wynikowe, i dokumentację wynikową z badań oraz projekt budowlany. Na tej podstawie zostanie wykonany projekt wykonawczy, jak również zostanie dobrana technologia realizacji prac.